mieszkańców Warszawy. Nazywam się Paweł Tanajno, będę kandydował na prezydenta Warszawy z Komitetu Wyborczego Wyborców. I chciałem zakomunikować bardzo ważną rzecz, odróżniającą moją kandydaturę od wszystkich innych. Oto jako pierwszy kandydat w historii Rzeczpospolitej swoją obietnicę wyborczą spisałem w formie aktu notarialnego, który to akt mówi, że przez całą kadencję wynagrodzenie prezydenta Warszawy będzie wpłacane na konto powiernicze, nad którym pieczę będzie trzymał notariusz, a na sam koniec tej kadencji mieszkańcy Warszawy w formie referendum ocenią, czy wykonałem swoje zobowiązania wyborcze i dopiero wtedy notariusz będzie mógł zwolnić wynagrodzenie należne za cały okres pełnienia urzędu i wypłacić je na moje konto. Jest to pierwsza w historii twarda obietnica wyborcza, nie taka paplanina, do której jesteśmy przyzwyczajeni. Czyli z szacunku dla wyborców i z troski o to, żeby w końcu wybory nie były paradą oszustów i litanią pustych obietnic, ja taką deklarację przyjmuję, a swój program wyborczy zamykam do dwóch ważnych punktów. Nie będę się zajmował wszystkim, bo jako warszawiak od urodzenia przyzwyczajony jestem, że kandydaci na prezydenta stolicy obiecują wszystko, a realizują 10% w najlepszym wypadku albo nic. Natomiast ja oferuję tylko dwie rzeczy. Pierwsza sprawa skoncentruje się na upłynnieniu ruchu w stolicy, bo czas życia, jaki tracą warszawiacy stojąc w korkach oraz zdrowie, jakie tracimy wdychając spaliny, powoduje, że to jest najważniejsza sprawa, jaka jest do rozwiązania. Ja mam pomysł, jak wykorzystać nowoczesne technologie i upłynnić ten ruch, żeby transport samochodowy był uzupełnieniem transportu miejskiego i żeby żyło nam się lepiej w czystym powietrzu i żeby chorób było mniej w związku z tym i czasu dla rodziny więcej. To wszystko. Dziękuję bardzo. Jeszcze mogę powiedzieć, że oczywiście ten akt notarialny będzie dostępny na moim fanpage'u na Facebooku Paweł Tanajno. Zapraszam wszystkich do lajkowania.